koncert z trzech zaplanowanych w tym roku koncertów i był to drugi również koncert, ostatni, który odbywa się w parafii pod wezwaniem błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Ostatni koncert za 2 tygodnie przed nami odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego. Idea powstania festiwalu właściwie nie była już wiele lat wcześniej. Mieliśmy kilka lat temu pierwszą edycję. Chcieliśmy propagować bogatą kulturę muzyki organowej, muzyki kameralnej i udostępnić bielszczanom, pokazać, dać możliwość kontaktu z kulturą najwyższą, z wykonaniami, interpretacjami na najwyższym poziomie. To był początek, później troszkę COVID pokrzyżował nam plan, natomiast teraz działamy już pełną parą. Dzisiaj właśnie mieliśmy artystów z zagranicy, zarówno z Włoch, z Niemiec, jak i z Polski. Staramy się, aby ten repertuar był także możliwie w jak największym stopniu zróżnicowany. Podczas pierwszego koncertu mieliśmy dwóch organistów i kwartet smyczkowy. Ten koncert był bardzo dobrze przyjęty. Teraz mieliśmy mezzosopranistkę, akordeon i organistę z Włoch, a przed nami jeszcze koncert organowy i kameralny. W części kameralnej wystąpi trio strojkowe z Zielonej Góry. Także zapraszamy 26 czerwca o godzinie 19:30 do kościoła pod nazwą świętego Antoniego.